Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Divina, 19 niedzielę w ciągu roku. Są ciągle wakacje. Dzisiaj z nami ksiądz Paweł Matyszewski. Pozdrawiam ksiądz Robert Muszyński. Posłuchajcie Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12. Czytamy tę dłuższą wersję, wersety od 32 do 48. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: któż jest owym rządcą, wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Jednym słowem, gotowość na przyjście Pana. Czy my w ogóle myślimy o przyjściu Pana? W dzisiejszym świecie raczej jesteśmy zachłyśnięci technologią, możliwościami człowieka, już nowe formy przed nami, podróży kosmicznych. Wydaje się, że możliwości człowieka są nieograniczone. Świat, kosmos stoi przed nami. Powoli się wszystko otwiera. Nikomu się nie chce nawet myśleć o przyjściu Pana. Tak, tak. To taki w katechizmie Kościoła katolickiego, gdy jest mowa o przyjściu Pana powtórnym, jest mowa o tym błędzie ludzkości, że zamiast ludzie uwielbić Boga i Jego Syna, Mesjasza, Jezusa, uwielbią siebie samych i swoje dzieła. To będzie ten zasadniczy błąd. Jest, widzimy, jak w tych czasach się objawia, prawda, że są niegotowi na przyjście Chrystusa, który cały czas przychodzi, prawda? Jak w liturgii włamy, przyjdź Pan Jezu, albo inaczej, inna forma, Pan już przyszedł, już przychodzi, o teraz, prawda, że eschatologia już jest, zbawienie już jest, niebo już jest. Myślę, że nic dziwnego, że ludzie nie oczekują, generalnie nie oczekują na przyjście Chrystusa, ale problem zaczyna dotyczyć Kościoła. Że Kościół, my, czyli my, przestajemy myśleć o tym, że Pan przyjdzie. No, może kiedyś wydaje się, że koniec świata kiedyś będzie. No, naukowcy powiedzą, słońce kiedyś się wypali i tak dalej, nie? Ale Paweł, czy rzeczywiście wierzymy, czy wierzymy, w sensie naprawdę czekamy: Panie, przyjdźże, Maranata, tak, przyjdźże wreszcie, dosłownie. Aby nas zbawić ze śmierci. To, co Paweł Apostoł powie, że jeśli w tym świecie pokładamy nadzieję w Chrystusie, zmartwychwstałym, prawda,
czy w ogóle w Chrystusie, bo Paweł do zmartwychwstania odnosi, to jesteśmy najbardziej godni politowania. I mówi, Chrystus zmartwychwstał, dlatego nasza nadzieja jest właśnie w niebie. Myślę, pierwszy werset tej Ewangelii, jest, on taki jest jakby zbierający pewną tutaj myśl Jezusa, którą Łukasz zachowuje. Taka widać Jezusowe słowo, bardzo takie proste. Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Piękne, aż wzruszające to słowo, że Kościół jest małą rzeczywistością, rzeczywistość uczniów, tych, którzy jest mało, jakoś ubogo też, niemocno wcale, poddano próbie, bezbronno, bo to jest trzutka owiec, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo, czyli gdzieś w sercu Boga jest ta miłość, czułość, aby zapanowało Jego królestwo. Nie? To, co powie Paweł apostoł, sprawiedliwości, miłości, pokoju, łaski, że będzie panował Bóg w Chrystusie zmartwychwstałym, swoim Synu. Zapanuje w tej małej trzutce. My się często właśnie chcemy być małą trzutką. To, co mówiliśmy trochę o Karolu de Foucault. Chcę być mocni, bogaci, w pieniądze, w wiedzę, w prestiż. Nie chcemy być tą trzutką, która potrzebuje pasterza. Mieć, posiadać. Tak, tak. Sami się nasycić, sami się paść, sami się boić. I to jest nasze nieszczęście. Jest, okazuje się, to słowo króciutkie, ono zakłada, że jest Ojciec kochający nas i zakłada pasterza. Nie ma wprost mowy, ale to pasterz mówi, nie bój się mała trzutka, moja trzutka. Więc co w tym miejscu znaczy, sprzedajcie wasze mienie, dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosę, które nie niszczeją. Łukasz ma tą ogromną wrażliwość, jedno chyba z największych z ewangelistów, na sprawę dóbr. On pokazuje w swojej Ewangelii taką śmiertelną niewolę dóbr. To jest konieczność bycia wyzwolonym. Jak ktoś nie będzie przez Chrystusa wyzwolony ze śmiertelnej niewoli dóbr, umrze, jego serce umrze. Czyli nasze tęsknoty za równością, za sprawiedliwością, za jakimś wzajemnym poszanowaniem, to są tylko tęsknoty. Który był Łukasz Ewangelista, który ciekawy, bo to jest człowiek pochodzący z pogaństwa. Człowiek, który świetnie znał świat, był świetnie wykształcony, operuje najlepszą greko, jest lekarzem według świadectwa Pawła, czyli jest człowiekiem, który bardzo dobrze znał świat, czyli pieniądz, prestiż, kulturę antyczną. I przyjmuje wiarę, staje się człowiekiem wierzącym przez głoszenie Pawła apostoła. Tego gorliwego, pokornego apostoła, który też zna świat, prawda? I Łukasz Ewangelista, w tej dotknięty tak mocno Ewangelią, napełniony Duchem Świętym właśnie, pokazuje, daje nam przykłady w wielu miejscach w Ewangelii, jak Chrystus wyzwala właśnie człowieka z niewoli dóbr. Ale wyzwala nie tylko, że wyzwala, że to, co jest u niego kluczowa taka postać, Zacheusz, Łukasza. Jakby figura tego, kto się staje chrześcijaninem. Człowiek wyzwolony z niewoli dóbr staje się zbawiony, staje się dzieckiem Abrahama, czy człowiekiem wiary, zbawia się cały jego dom. Co znaczy cały jego dom? Cała rodzina, personalnie, ale też całe jego życie, jego obowiązki, sposób myślenia, jego spotkania. Wszystko staje przemienione przez Jezusa. Wyzwolone z mocy idoli, a poddane jedynemu Zbawicielowi. Chrystusowi, pełnemu miłosierdzia. To, co Łukasz, że Jezus jest potężnym Panem, wyzwolonym, miłosiernym i który ma też... Jezus u Łukasza ma chyba bardziej intymną relację z Ojcem. Nieustannie Łukasz pokazuje Jezusa jako na modlitwie. Intymną relację Syn z Ojcem, Ojciec, Syn. I to nam chce dać też Ewangelii. Ojciec, bo to jest Ojciec na początku tej Ewangelii. W miejsce tej intymnej relacji do idoli, że nas zabija, do mamony, że nas niewoli. Czyli żeby uporządkować serce. Tak. Bo gdzie jest wasze serce, tam jest wasz skarb. Tak, tak. Że przestać być Jezus ma moc, że nie będziemy niewolnikami dóbr, ale czyli będziemy... Czegoś, co przemija. Tak, ale będziemy synami Ojca. Synami Ojca. I wtedy przez Ojca otrzymujemy właściwie wszystko. Wszystko. I wolność też do dóbr. Takie ma Zacheusz wolność do dóbr, że dysponował, był hojny, uspołeczniony. Czyli co robił Zacheusz? Naśladował Ojca. No. Rozdając i będąc w ten sposób bogaty. Więc mamy wskazanie. Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie. Co to znaczy? Bo dla nas, ludzi, Europejczyków, jest to trochę taki obraz... Stary, semicki. Tak. Hebrajski, bardzo izraelski. Widać, że to jest kontekst paschalny. Jest noc, jak noc z wyjścia z Egiptu, jak Pascha Pana, później, prawda, zmartwychwstanie. Przepasane biodra, jak noc wyjścia z Egiptu, są pochodnie, bo będzie wyjście, potrzebne są pochodnie, bo będzie ruch, prawda, i oczekuje swego Pana.
To podstawa oczekiwania to jest u Łukasza. Łukasz jest to, co w świętej pamięci profesor Kudasiewicz powiedział, że Łukasz odkrywa jeszcze jedno imię Jezusa. Modlący się. Nieustannie ten imię Jezus, nie? Modlący się nieustannie. Modlący się. Więc to jest ta gotowość, jest widać, że będzie w jakim Łukasza kontekście? Modlitwy czyli, i słowa. Czyli i słowa. W tunikach chodzono nie przepasując się, kiedy był czas odpoczynku, kiedy był czas jakiegoś relaksu. Tak, tak. Po prostu jest cieplej, wygodniej, prościej. Szaty są swobodne, ale trochę krępują też jakby... Ale kiedy przychodzi czas pracy, czas jakiejś walki, czas zmagania, trzeba się przepasać, żeby szata nie przeszkadzała. W drodze, pójść w drogę, jak w Paschę, albo pójść do pracy. Trzeba się przepasać, tak. To jest gotowość wejścia w jakieś zmaganie, w jakiś trud, obowiązek. A zapalona pochodnia? Gdzieś będzie, bo ona, ten obraz występuje u Jezusa, prawda? W kontekście Ewangelii, w kazaniu na górze. I on się odnosi do Ewangelii. Bo pochodnia jest, czy powiedzmy lampa, jeżeli świeci, to trzeba używać oliwy. Tak. I trzeba mieć zapas tej oliwy. Trzeba, żeby być gotowym, to znaczy, że oprócz tej zapalonej pochodni czy lampy, trzeba mieć też jeszcze zapas oliwy. I to jest pewna gotowość, nie? Że oprócz... O tym mówi Jezus, że bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie. Czy miejcie dużo oliwy w tych pannach głupich, mądrych. Nie? Miejcie zapas Ducha Świętego, bo ta oliwa symbolizuje Ducha Świętego, jest znakiem. Jest też znakiem wiary. Tak, to jest dziełem Ducha. Bo tutaj znowu Łukasz odnosi do słowa to wszystko, do Ewangelii, bo to jest głoszenie Ewangelii, proklamacja. Też na przykład Psalm 119 będzie nam mówił, że Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Bo wylewa na nas Słowo Boga z pierwszym naczyniem, które wylewa Ducha Świętego, tę oliwę, w moje serce, w moje osobę. Czyli słowo Boga, być Słowo Boga. Przepasanym, to znaczy mieć taką gotowość w takim sensie, że... Gorliwość pewno. Wejście w modlitwę, wejście w Słowo Boga najpierw, później modlitwę, przeplatając to, prawda? Czyli dzisiejszy chrześcijanin, uczeń Chrystusa, kiedy żyjemy w dzisiejszym świecie, jest nam naprawdę trudno, bo można powiedzieć, tę gotowość, o której tu jest mowa, jakby odkładamy na jakiś czas, na potem. Późniejszy. Właściwie na czas odpoczynku. Na wieczór dnia albo wieczór naszego życia. A to jest, widać, że tym paliwem życia jest Chrystus, jest Jego miłość, Jego Słowo, Ewangelia i modlitwa. Dzisiaj, kiedy doświadczamy takiego starcia, też nazwijmy ideologicznego, bo ideologii w sensie chodzi o pewną myśl, pewien sposób znowu patrzenia na świat, na równość, na sprawiedliwość. Na Boga, na ludzi, na kobietę, mężczyznę, prawda? To jest odpowiedź. Istota. Trzeba mieć tą oliwę, która da nam mądrość, światło Ducha Świętego. Żeby właściwie oceniać, gdzie jest równość, gdzie jest braterstwo, gdzie jest wzajemna miłość. Kim jesteśmy, prawda? Kim jesteśmy. Jako dzieci Boga, jako mężczyzna, kobieta, stworzeń na obraz, podobieństwo Boga. Czyli bez oliwy Ducha Świętego, jeśli jest konieczne, to jest to pierwsze naczynie, Słowo Boga, że... A co znaczy szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwający, gdy nadejdzie? Szczęśliwi. Przypomina mi się od razu, przychodzi mi na myśl kazanie na górze. Mateusza, Łukasza też jest kazanie na górze. Troszkę rozproszone w innym miejscu. Mateusza, bardziej znamy Mateuszową wersję, prawda? Ale tam 8 razy powtarza się to Makarioi. Tak, tak, tak. Szczęśliwi. Tak. My jak słyszymy szczęście, trochę tak trajemy to jakby subiektywnie, płytko, jakby szczęście płynące z takiego odpoczynku, dobrego samopoczucia, tak według ciała. A to słowo trzeba odnosić też do inicjatywy ze strony Boga, że szczęśliwi to są ci, których Bóg czyni szczęśliwymi, którym Bóg udziela szczęścia. Jakby Bóg się nimi cieszy. I teraz w jakich okolicznościach tam, kim byli ci szczęśliwi według Mateusza? Według świata nieszczęśliwi. Ci, którzy płaczą. Tak, tak, tak. Ci, którzy się smucą. Ci, którzy są czystego serca. Są prześladowani. Wprowadzają pokój. Tak. Cóż jeszcze?
przede wszystkim najbardziej ci pierwsi byli to pokornego serca, czy ubodzy, szczęśliwi ubodzy. Tak. Oni, ale właśnie ciekawe, że te wszystkie ich cierpienia, płacz, to też Leon Wielki w takim kazaniu mówi, papież święty, że znowu jak się tak po światowemu patrzy na kazanie na górze, to się wydaje, że jest ten błogosławieństwo dotyczą płaczu ludzkiego. Płaczę, bo choruję, płaczę, bo ktoś mi umarł, czy jestem ubogi, bo nie mam pieniędzy. Ale to jest zupełnie co innego, że ten płacz, to zmaganie dotyczy osoby Chrystusa, że płaczę, bo ten mój brat, moja siostra nie zna Chrystusa, nie doświadcza Jego zmartwychwstania. Smucę się z powodu, że on jeszcze nie poznał mocy słowa. Pokój, czyli czynię go bratem w Kościele, w Chrystusie. Miałem takie doświadczenie ostatnio. Widziałem, że poszedłem nie za tym, co mówi Duch Święty, tylko za własnym, zwyczajnym pożądaniem. Chciałem gdzieś tam wejść na jakąś górkę i tak mnie, że tak powiem, ta myśl o tym, że ja muszę zdobyć tą górkę, przejęła, że zapomniałem w ogóle o wszystkich ludziach, którzy są wokół mnie. I zacząłem osobę, która płacze. I później ta osoba mówi, ale ja nie płaczę z powodu mnie, że ksiądz mnie zostawił, tylko z powodu tego, że ksiądz nie był w stanie opanować swojej żądzy zdobycia tej górki. I oczy mi się zrobiły takie, bo pierwszy raz słyszałem, że ktoś płacze z mojego powodu, a nie z własnego, że został opuszczony przez swego pasterza. Tylko że pasterz zostawił owieczki i poleciał sam na górę. Coś po prostu, bardzo byłem w tym wzruszony. Jak błogosławieństwo Mateusza, właśnie. To jest duże napięcie w tej Ewangelii, bo Jezus tutaj pokazuje, używa tego siebie porównania do złodzieja, który ma przyjść, włamać się do domu. Prawda? Pewne osoby, które przeżyły włamanie, tam opowiadały, prawda, że to jest, dom jest spustoszony, nie tyle, że coś zginęło, tylko gdy wchodzi złodziej, tak potężne poruszenie w domu, tak nie można poznać domu. Więc Jezus porównuje do złodzieja, który wkracza, i to używa, włamuje się, jakby wchodzi w pewną, jakby nazwijmy, przemocą w domu, złodziej chodzi w przemocą. Takie jest jego przyjście, czyli może być dla nas i... Bo to jest przyjście na końcu świata, ta eschatologia, przyjście w śmierci, ale tu Jezus mówi też o przyjściu tak jak Zacheusza. On się włamał do domu Zacheusza. Takim szczególnym włamaniem będzie po prostu nasza śmierć. Ona jest takim złodziejem, który przychodzi i zabiera wszystko. A przedtem Jezus chce się, myślę, kilka razy włamać naszego życia jeszcze. Spotkać się z nami, jak u Zacheusza, zmienić nas. Że Zacheuszowi to jest ten szczęśliwszy człowiek świata, mówi Jezus. On jest synem Abrahama. O Syn Człowieczy przedszukać i zbawić to, co zginęło. Chcę wejść do Twojego domu. Włamać się do Twojego domu, trochę tak przekręcając swoje życie, prawda? Czyli do jego serca Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. To jest ciekawe wyrażenie greckie użyte. Wy też bądźcie gotowi. Właściwie tam chodzi o... Nie o to, że już, żeby być gotowy, tylko żeby dochodzić do tej gotowości, że do niej dojrzewać, że to jest pewien proces, który się w nas dokonuje dzisiaj poprzez nasze nawrócenie, to codzienne, to co czytaliśmy w błogosławieństwach tych od świętego Mateusza, nie? Że błogosławieni czystego serca. Tu są teraz czystego serca. I teraz płaczą. Teraz. I teraz oglądają Boga. Teraz, i do nich należy Królestwo Niebieskie. Nie odkładamy na kiedyś, na potem, na pojutrze. Bo Jezus nie jest kiedyś. Jezus jest dziś. Znowu Łukasz, Ewangelista, szczególnie on, ale wszystkie Ewangelie, ale Łukasz, ulubione słowo też Łukasza, Ewangelista, jest dziś. Tu, teraz, chodzę. Że dzisiaj Jezus przychodzi. Nie odkładaj na... Dzisiaj chce Cię zbawić. Dzisiaj chce wejść do Twojego domu. Bo to jest też obraz pasterski, w nim zaczyna się to czytanie, tej małej trzódce. I ten obraz czuwania to jest obraz pasterza, który cały czas czuwa nad swoim trzodo. Że zagania owczarnie na noc do zagrody, a sam kładzie się w bramie. Czuwając, żeby nie wszedł złodziej, nie wszedł drapieżnik. Więc sam Chrystus jest czuwający i zaprasza, by mieć to postawę serca, oczekiwanie Jezusa czuwania, żeby mieli Jego uczniowie. Mamy też piękne odniesienie do Eucharystii. Zaprawdę powiadam, przepaszę się, każe im zasiąść do stołu, obchodząc będzie im usługiwał.
Piękna obraz, prawda? Takim szczególnym miejscem, gdzie nas, można powiedzieć, Jezus obsługuje, jest Eucharystia. Najpierw daje nam stół słowa, potem daje nam stół Eucharystii. Jesteśmy Jego gośćmi w Jego namiocie, w Jego kościele. Prawda? To szczekinam Boga obecności, w obecności Chrystusa. Doświadczamy tego dzisiaj przez sakrament, czyli widzialne znaki niewidzialnej łaski, ale po to, żeby dojrzeć do tej pełni, do realności. Do tego, że rzeczywiście, i teraz zobaczmy, że żaden Pan nie myśli o tym, żeby obsługiwać swoje sługi, które siedzą przy stole, raczej odwrotnie. Tak, tak się w świecie. Tymczasem Jezus mówi o czymś zupełnie innym. Czy jak jest mocna Jego miłość, jak Jezus używa tak mocne obrazy? Ja jako Pan, jedyny Zbawiciel, to co powie Ewangelia, gdy umył nogi uczniom, będę umywa nogi jako znak też wejścia w krzyż, a tu jako znak też Królestwa Niebieskiego Eucharystii, że jak jest mocna miłość jest do nas, jak jest zobacz, potężna. Jak my mamy to wszystko poprzewracane w głowie, jeżeli uczestnictwo w Eucharystii traktujemy jako obowiązek, że i wielu się spowiada, że nie sprostało temu obowiązkowi, że go zlekceważyło, czy wręcz męczymy się na Eucharystii, bo no, trzeba wystać tą swoją godzinkę. Tymczasem, jeśli się odkryje Eucharystię jako tę ucztę, gdzie zasiadam, a Pan mnie obsługuje i daje mi pożywienie co do duszy, i nawet co do ciała, to szybko biegnę na to wesele, bo jest najpiękniejsze wesele. Pięknie przygotowuję do tej jedynej Eucharystii, która będzie tam. Tak, i później tutaj pierwsza część, jakby mi tak się wydaje, Ewangelii, Kościół nakarmiony Eucharystią, a druga część Kościół rozdający dar Eucharystii, tą żywność rozdający. Czy mocą Eucharystii Kościół głosi Chrystusa, głosi Ewangelię, sprawuje sakramenty. Nakarmiony daje. No, ostatnie słowa są trudne. Nie chcemy wielkiej chłosty. Tak, tak. Nie chcemy być leniwi. I to się dotyczy nas przede wszystkim, duszpasterzy, kapłanów, pasterzy, że tak łatwo być takim leniwym. A wiele dano. I że czeka nas wielka chłosta za to. Wiele dano. Póki jesteśmy, to co mówił Łukasz, dobra nowina jest dziś. Czyli dziś możemy się nawracać. Zapraszamy do osobistej medytacji, wejścia w to słowo. Ksiądz Paweł Matyszewski i ksiądz Robert Muszyński. Jeszcze dobrych wakacji dla wszystkich.